Dzień dobry. Dzisiaj na Dumi Drewno odcinek o oprogramowaniu, które oczywiście pomaga nam w codziennej pracy. Jak widzicie, jestem na stronie Chaos Group, czyli producenta renderera v ale nie tylko, okazuje się, ponieważ kilka dni temu wyszedł dość spory update do V-Ray'a 5 i udostępniono dostęp do czegoś, co zostało nazwane Chaos Cosmos. Jest to tak naprawdę biblioteka wyteksturowanych, gotowych do renderingu obiektów Zobaczcie jak to wygląda. Aha, tutaj jest dostęp do jest już to do Sketchup'a, do 3 Studio Max, do Revit i do Rhino My mamy Sketchup'a O, tutaj Jarek już Ta -da -da. Was wita i menu, które się tutaj pojawiło u góry jest tutaj właśnie Chaos Cosmos, ale żeby ta scena jakoś wyglądała, postawimy sobie tutaj tak i postawimy sobie czyli Infinite Plane i dajmy sobie jeszcze może może dajmy sobie jeszcze oświetlenie typu dom, bo skorzystamy tutaj również z map Haderi. No i teraz możemy przeskakiwać w takim razie do Chaos Cosmos. Zaraz się to otworzy. O, właśnie. I. Dobrze, wszystko jest skalowalne. I teraz tak, zobaczmy u góry, co mamy. 3D Models podzielone na furniture, akcesoria, oświetlenie, rośliny, pojazdy i ludzi. Mamy mapy HDRI właśnie do. Użycia w scenie. No i jest tego trochę. I creator, tak naprawdę, jest tutaj podział w sumie tego, co widzieliście po autorach, jak gdyby tych obiektów. Możemy sobie również tutaj wyszukiwać. Oak, ok, zobaczymy, będzie domp Jest, proszę bardzo. I teraz tak. Każdy obiekt, widać, tutaj ma tą zieloną ikonkę New. Bo praktycznie no, cała baza jest nowością. Możemy rozpocząć pobieranie, i z tego co widzę, nie ma problemu, żeby pobierać to wielowątkowo, że tak powiem. Tak, tak, tak. To się ładnie tutaj ładuje. No, dęby są duże. To, co jest pobrane, jeszcze tutaj jedno. To, co jest pobrane, jest już zielona ikonka, i możemy to wstawiać na scenę. I jak widać również. O, kurczę, nie jest prawda? Ja jestem w skali wykonany, więc ten dump również jest w skali zrobiony. Widać, obiekty są na proxy, nie mają tekstur, nie ma niczego. No ale oczywiście możemy już to zacząć renderować. I teraz wejdźmy sobie, tylko jeszcze zobaczmy, jakie tutaj mamy ustawienia renderingu weźmiemy to na RTX weźmiemy to na, rent, na tak i tutaj weźmy sobie oczywiście trochę większe żebyście również widzieli co się dzieje i denoiser też załączmy Bank lecimy no i za każdym razem czy no, inaczej za pierwszym razem wiadomo że ta scena Trochę dłużej, że tak powiem, ładuje się do, do, do karty graficznej. No i już jest gotowe. Dobra, zobaczmy jeszcze, przepraszam, tutaj, w aset, zobaczmy sobie w oświetleniu, co tutaj mamy wgrane w mapie HDRI. No, są jakieś tam chmury, ale mamy włączone oświetlenie słoneczne. A więc to możemy wyłączyć. I z powrotem rendujemy, chociaż możemy tutaj zrobić sobie od razu rendering interaktywny. Tak, to już wygląda teraz oświetlenie tylko z mapy HDR. No i teraz poruszamy się po scenie. Tutaj musiałbym swoją mapę jakby przygotować z maską wyciętą. No to wracamy do naszej bazy. I zobaczmy, co tutaj możemy sobie władować. W takim razie były Vehicle. No to tutaj jakieś samochody piękne. To sobie może jakąś straż pożarną. No i widzę, że też jest to postawione na jakichś naprawdę szybkich dosyć serwerach bo ładuje się to, ładuje się to migiem. Mam porównanie również, dobra mnie wywalimy, mam porównanie również do bazy takich obiektów przy rendererze D5. No i tam to słuchajcie postawili na takich. No ja nie wiem na czym to stoi, ale to jest tragedia. Ludzie się strasznie wiem, że burzyli, że po prostu ściągnięcie czegokolwiek trwało wieki. Tamten producent zrobił tak, że, że można było później pobrać całą paczkę i to, jak gdyby, za, zabdytować samodzielnie. No bo było to po prostu zbyt długie. Czyli inaczej, serwery, na których to było postawione, było, były zbyt wolne, nie wyrabiały. Dobra, weźmy sobie taki jeszcze. No nie. Powietrzu nie? No, jeszcze jakiegoś człowieczka, jeszcze jakiegoś człowieczka, czyli mamy tutaj People. Eee, dobra, co weźmiemy? Co weźmiemy? Dobra, tu jest jakaś tam parka. Download. No Jestem ciekaw, jak one są wyteksturowane też te wszystkie obiekty. To się zaraz przekonamy. Tak wrzucamy tutaj. I możemy renderować, tak? Damy sobie tutaj zbliżenie. I jedziemy. No, teraz powinno to chwileczkę. Tak, bo musi przerzucić wszystkie tekstury do do karty. No i to już wygląda, nie? No muszę przyznać, że ten jakby to posunięcie House Group jest jak najbardziej jakby w dobrą stronę, ponieważ te obiekty dostępne na warehouse Skechapa, no są jakie są, nie? Przygotowane są przez ludzi i Czasami po prostu jest to um, średnio zrobione, a tutaj tak naprawdę mamy zrobione obiekty gotowe, dopracowane. Zobaczmy sobie tutaj, tylko jeszcze może troszkę ekspozycję podciągnijmy. No i to już wygląda, nie? Dobra, spróbujmy sobie jeszcze przybliżyć. Zobaczymy, Interaktywnie jak te obiekty wyglądają z bliska, myślę, że całkiem nieźle, co? <grych> Kurde, to jest jak. Jest dobry obiekt, dobrze wyteksturowany. No to naprawdę Wiraj robi niezłą robotę. No, oczywiście jest to model w uproszczeniu, nie? czyli tutaj nałożone są tekstury. Nie ma tych wszystkich sznurówek i innych rzeczy, ale z daleka robi to naprawdę niezłą, niezłą robotę. Zobaczmy sobie jeszcze może to drzewko. Oj, tam jest tyle tych kwiatków, że. Nie wiem, czy coś będzie widać. Dobra, to jeszcze coś z obiektów do. do z wyposażenia domowego. Bo myślę, że to też będzie naprawdę niezła rzecz dla wszystkich. Wpiszmy sobie table. Table. Mamy tutaj stół, biurko. I zaraz sobie na nim coś postawimy. Tu będzie biuro naszych, naszej rodzinki. I co? Damy sobie na przykład to. Widzę, że też snapuje, tak troszeczkę przyciąga, chociaż no tutaj można byłoby to zrobić lepiej. Zróbmy tak. Z tamtej strony. Tak i jeszcze jakąś lampkę by się przydało tu postawić. Zobaczymy, czy też lampki mają światła wstawione do środka. No może co, może może coś takiego. I jeszcze spojrzymy za chwilkę. No daj, I za chwilę, za chwilkę spojrzymy jeszcze sobie na tekstury na tych obiektach. Dobra. Wracamy do naszego widoku. Tutaj mamy tą scenkę. No i lecimy z renderingiem. I zobaczymy jak to wygląda teraz. Dobra, już chyba widać, że nie ma światła wstawionego do tej lampy. Nie ma. Albo nie jest po prostu włączone. Też tak może być. Widać tam jakiś obiekt jest. Zatrzymamy. I zobaczmy sobie tutaj, czy pojawiło się, nie, nie, nie ma tutaj e, nie ma tutaj żadnego światła wstawionego więc możemy sobie już tutaj władować sami Building Light Cache, tak jest, no była wstawiona, była wstawiona do, e, do środka obiektu, dlatego się to po prostu nie świeciło i na tym myślę, że zakończymy Króciutki wstęp, tak naprawdę, do House kosmos. Ja tutaj jeszcze troszeczkę sobie posiedzę. Wymyślę, że również ci, którzy oczywiście mają dostęp już do, tych, do tej bazy modeli, to po prostu będzie mega dużym ułatwieniem dla wszystkich osób, które zajmują się stricte wykonywaniem wizualizacji. Jeśli baza tych obiektów gotowych do użycia będzie rosnąć, no to słuchajcie, szykuje się niezła, naprawdę niezła. Rewolucja. No i zobaczcie, te obiektów, samych tych obiektów jest dosyć sporo. Tyle. Dziękuję serdecznie i widzimy się już niedługo. Na razie.